Najtańsze gry znajdziesz na stronie neba.com, link w opisie. Siema, chyba każdy, kto nie urodził się wczoraj, zna koncept GeoGuessera. Prosta sprawa, trafiasz randomowo gdzieś na mapę świata i musisz zgadnąć, gdzie dokładnie jesteś. Idąc tym trendem praktycznie do każdej popularnej gry z otwartym światem, powstał taki Guesser. W tym do Cyberpunka, z którego nagrywałem 2 odcinki już na kanale, ale też do takiego Wiedźmina. I dzisiaj pokażę wam jedną z fajniejszych gier o nazwie Witcher Guesser. Witcher Guesser to cała osobna gra stworzona przez użytkownika Sinbox, która wywala nas gdzieś w randomowe miejsce w Wiedźminie, a my za zadanie mamy zgadnąć, gdzie jesteśmy i poprawnie zaznaczyć to miejsce na mapie. Choć brzmi to łatwo, ostatecznie wcale takie łatwe się nie okazało, ale to już musicie się przekonać sami, oglądając dzisiejszy odcinek. Ale zanim pójdziemy pozgadywać, a naprawdę nie sądziłem swoją drogą, że tak dobrze mi pójdzie, wpierw 3 słowa od sponsora kanału, czyli od strony eneba.com, na której to kupicie tanio klucze do gier. Do takiego Cyberpunka, do Wiedźmina i do naprawdę setek tysięcy gier. Nawet tych, które jeszcze nie wyszły, a jak porównacie już sobie ceny teraz, to okaże się, że wychodzi korzystniej kupić gierkę, często właśnie na tej stronie. Znajdziecie tam gift cardy, tanio, FIFA pointsy, tanio i naprawdę wiele rzeczy, tanio. Jak chcecie, to możecie sobie tam nawet kupić klawiaturę. Pewnie też tanio. A jak jeszcze korzystacie z mojego linka... to tak też mnie wspieracie, więc jeżeli kupujecie coś na stronie neba.com, to możecie korzystać z linku umieszczonego w opisie i dzięki każdej osobie, która chociaż raz to zrobiła. A my zaczynajmy. Czas sobie obcalić GeoGuesserkę, tylko tym razem nie będzie to GeoGuesser w Cyberpunku, którego też nagrywałem na kanale, możecie sobie sprawdzić, prawy górny róg. Ale będzie to GeoGuesser z Wiedźminka, czyli pewnie spodobał wam się bardziej. Ale zobaczymy, bo jest to taki dziwny GeoGuesser, pewnie jakoś się tam wtrącę i wam opiszę, co jest 5. Jakbyście się zastanawiali, czemu jestem w czapce, to mam takie długie włosy. Wyglądam jak Menel, co to dużo gadasz. Pojutrze idę do fryzera, obiecuję, okej? Okay? Jeszcze muszę coś zrobić. Czym ja wygląda, jakbym był upalony strasznie w ogóle? Bo jestem. nie jestem. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. Według moich precyzyjnych obliczeń powinienem to wypakować i przeskanuję to w razie czego wirusem, bo nie ufam temu ni wuja. Ni wuja temu nie ufam. Nie znaleziono złośliwego oprogramowania. Świetnie. Dobra. No tak mówią. Nie jestem pewien, czy ja chcę to odpalać. Serio, trochę się cykam. No cykam się fest. Dobra, odpalam. Okej. Witcher, unofficial map location guessing. No dobra. Możemy sobie zagrać. About the credits. About the praise. No dobra, myślę, że możemy zacząć. All maps, White Orchard albo w The Skellige. Dobra, zagrajmy sobie White Orchard. No, jest to biały sad. No, co tu zagadać. Prosta piła. Jesteśmy zaraz przy... Nie możemy tutaj przybliżać. Dobra, coś mogę jeszcze robić? O kurde, się zrobiłem jeszcze raz. My bad. Jezu, zeskipłem. Dobra, czyli nie możemy wychodzić. To jest White Orchard. Ty, ale będzie wstyd, jak się okaże, że nie znam lokalizacji z wieśka, mam w kanał o Wiedźminie. No to jest ten most taki, taka wysepka. Tam Yennefer idziemy spotkać i dostajemy zlecenie na gryfa. Tam jakieś ostre batorzańsko się dzieje, bo jakiś chłop tam dał zły owies chyba, jakiś zgnity. Dobra, i mamy mapę. Mogę zaznaczyć i confirm the guess, ok? Możemy jeszcze raz spojrzeć na mapę, żeby się upewnić, gdzie jesteśmy. Super ancko. Prosta bardzo mechanika, ale mi się podoba. No my jesteśmy tutaj. Tutaj, bo to będzie po prawej stronie tego. No co, no głupie by było, jakbym po prostu tego nie zgadł, prawda? Mamy... Co mamy? Jak to akurasy 0%? Zgadłem, nie zgadłem? Nie wiem. To jest miejsce, gdzie się bijemy z... Mamy tu zlecenie na licho ze studni, o ile się nie mylę. Pytanie bardziej jest, gdzie to jest na mapie, to może być akurat ciężkie. Zlecenie na licho ze studni bierzemy mniej więcej... Czekajcie, tu, to z tej strony, czyli tutaj bierzemy to zlecenie na licho, o ile się nie mylę.
I to z licho będzie zaraz przy jeziorze, ponieważ tam później wypływamy z tego jeziora, czyli to musi być tu. Confirm guess. Akuracy 50%. A tamtego nie zgadłem? Czekajcie, tamtego nie zgadłem! Źle zaznaczyłem! Ale jaja, niemożliwe, że ja źle zaznaczyłem tamto. Niemożliwe to jest. To była na pewno ta lokalizacja. No muszę sobie to zobaczyć. Coś tu jest niegrańsko. No dobra. No to jest młyn. Tak zwany młyn jest. Gdzie on się znajduje na mapie? Wydaje mi się, że trzeba przyjść wodę tutaj. Ten młyniec się znajduje gdzieś przy cmentarzu. Albo to z tej strony. Ciężko mi na tej mapie, tak. Na pewno trzeba przez jakąś wodę przejść. Żeby się dostać na drugą stronę młyńca. Czy może być tutaj? Nie, tu są raczej jakieś ruiny. Czyli... A myślę, że będzie zaznaczony na mapie ten młyn. Tu? Nie, raczej nie. On mi się wydaje jest gdzieś tutaj. Tylko on nie jest zaznaczony na mapie. Chociaż powinien być, bo tu jest jakaś szopka taka. Tam jest tamta szopka. To wydaje mi się to. A, to jest chyba po prostu. No to chyba to jest po prostu. Akurasy takie małe? 5%? Nie, oni to skamują. Zobacz, jak blisko byłem, Gostek. Nie, to jest skamańsko, nie? To jest ta pierwsza lokalizacja, gdzie my tego tam fightłapy ratujemy. Nie wiem, jak on się nazywał. Jakoś się tam nazywał. Brenek? Coś takiego. Nie, to nie był Brenek. Wspomnijcie, że Bram was przysyła, to przyjmie jak swój. Dlatego gdzie my w ogóle zaczynamy? Gdzie my zaczynamy Wiedźmina? To jest świetne pytanie. Jakbym miał wam powiedzieć, to nie wiem. Tutaj? Tutaj? Chyba nie wiem, gdzie zaczynamy Wiedźmina. W ogóle mam normalny kubek. Nie piję z banka, w końcu jak człowiek. Tu jest fajna notatka do podniesienia, jak się jest w tym śnieżnym białym sadzie, tylko oczywiście nie można się tu dostać bez modów. No bardzo ciężko, będziemy się wzorować na tym wiatraku, który był, o ile się nie mylę, tutaj. Czyli my musimy być gdzieś po prawej stronie, bo po lewej nie ma szans, czyli po prawej. No jesteśmy, ten wiatrak jest ustawiony w tą stronę, wydaje mi się. Tu ma śmigła. Jesteśmy od lewej strony tego wiatraka. Czyli tutaj. Gdzieś mniej więcej w tych rejonach, natomiast bardzo ciężko mi będzie dokładnie powiedzieć gdzie. Nie widzę tu, żeby jakaś dróżka może. Ciężko z tą dróżką, dlatego zgaduję tutaj. Na pewno będę gdzieś blisko. No ale ciężko było tak w sumie od buta skadnąć. Ja to zaliczam jako win. Nie jest najgorzej, nie? Spy Camp and Desert Gold Quest. To jest jakiś quest? The fuck? Guess is remaining, jeden. Okej, czy jeszcze jedna lokalizacja po tej zostanie. To jest oczywiście dom naszej zielarki Tomiry, o ile się nie mylę. Mogę się troszeczkę mylić, ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że ona miała trochę więcej zioła przy sobie. Dlatego tak nie jestem pewny. No i to jest takie skrzyżowanie tych dróg, z tego co widzę. Stoimy na jakimś takim skrzyżowaniu tych dróg. Ta kamera jest do dupy i ciężko jest to w ogóle ogarnąć. Tylko, no właśnie, skrzyżowanie u dróg u Tomiry? No właśnie, coś mi nie gra. To może nie być Tomira. A nie, bo to jest po prostu droga i... Wydaje mi się, że to jest po prostu, tak, że to jest po prostu jedna droga. Jeżeli to jest jedna droga, to widzicie, te screeny są tak głupio zrobione. No, głupio. Głupio i ciężko zgadnąć niektóre rzeczy, tak do milimetra. Akurasy 61%. Śmiechu k***wa warte. Ale fajnie, można się pobawić. Tylko to chyba mało jest tych guessów. Więc w sumie obejrzycie ten odcinek i wydaje mi się, że za dużo nie zostanie. Możemy sobie zostawić jedną rzecz, żebyście sobie pograli, jak będziecie chcieli, zostawię wam tam jedną mapę. No to jest oczywiście biały sad i to jest ten gościu Hopek tutaj przed mostem, on tutaj stoi. Więc my będziemy mniej więcej tutaj. Widzę, że po prawej stronie stoimy na jakieś kurcze trawy, no to będzie idealnie, wydaje mi się. Okej. I ostatnia lokalizacja? Czy guess is remaining to co? A, że... Aha, czyli jak nie zgadnę, to odpadam.
Takie buty, dobra, no to jest Nilfgaardian Camp, który znajduje się tutaj, czyli jesteśmy w środku. Git. Znowu most. Znowu ten most, tylko tym razem zimą. Myślę, że w porządku. Jest dobrze. To jest ciężkie. To jest ciężkie. Jest to kamp pośrodku lasu. Ciężkie ze względu na to, że zresztą mówiłem wam w poprzednim odcinku. Ja nigdy nie wyczyściłem wszystkich znaczników. Znaczy akurat w białym sadzie tak, ale tylko jednorazowo. Co oznacza, że no ciężko, bo ja dużo tych lokalizacji nie odwiedziłem takich. Gdzieś las, ten las taki się wydaje. Las się wydaje, jakby gdzieś tu to było. Spróbuję coś wyłapać, może jakąś rzecz w tle, jakąś mam. To jakieś ruiny są w tle. Ciężko, wydaje mi się, że to jakieś. No. Ale mniej więcej dobry rejon został strzelony. No, kasana. Game over. Successful guesses 7? Akurecy 67? Daj spokój. Daj spokój. Katastrofa. Nie przyjmuję tego wyniku, nie? A co jak teraz zagramy jeszcze raz biały sad? O, dostajemy nowe lokalizacje. Proszę bardzo. Zajebiście. Super. To był White Orchard. Nie chcę robić długiego odcinka. Dlatego weźmy sobie Almaps. Almaps myślę, że będzie mega ciężkie. No już widzę, że jest mega ciężkie, nie? Las, drzewo i statek. To może być każda lokalizacja. Nie wiem, no Velen, nie ma szans, że to zgadnę. To wygląda bagniste. O kurwa, mać. Kermoren, Isle of Mist, Gunter's Ward. Tu są, tu. Możecie grać. Chyba nie ma wirusa, można sobie pograć widzowie. Można sobie pobrać. Fajne. Wydaje mi się, że jesteśmy gdzieś tutaj. Wiecie, ale ciężko. Ciężko ze zgadywaniem. Jakaś chatka jakaś. Może to jest? Nie, bo tam to było bezpośrednio z mostem. To jest tu. Who's the boss? Who's the boss? I'm the boss. I'm the boss. No dziki strzał. Let's go. To było ciężkie fest, ale mamy to. To jest oczywiście komnata barona. Czyli oczywiście wybieramy sobie Velen. To nie jest takie ciężkie. Idziemy sobie tutaj i wydaje mi się, że on ma siedzibę tutaj. Nawet jeżeli chyba misnę, ale nie misnę, bo on na pewno tu ma siedzibę, to tak, to się znajduje w tym range'u. No i mamy akurat 100%, super. To jest dobre pytanie, co to jest. Bo przez chwilę myślałem, że to jest ta, zaraz wam tu pokażę, to jest nie Kermoren, tylko Skellige Isles. I ja myślałem, że to jest, tu jest taka wnęka, tu jest taka jaskinia. Tylko ja nie wiem, czy to jest to. Kamień słoneczny tutaj. Musimy odebrać, musimy znaleźć. No wydaje mi się, że ta góra tak bardzo, bardzo jest znajoma dla mnie. Ale to może być pomieszczenie Valaha. To może być pomieszczenie Valaha. Z drugiej strony mamy tu jedną wyspę i drugą wyspę. Jeżeli się przypatrzymy, mamy tu jedną wyspę i drugą wyspę. Bardzo mi to przypomina tą górę, bo ona tak trochę wystaje. Właśnie tak to mi się wydaje, że to tak wygląda, więc zgaduję. Idealnie w punkt. Dobra, znowu jesteśmy koło barona, teraz stoimy mniej więcej na środeczku, no to wygląda. Że Velen i Novigrad, ciach, confirm guess. Super, No Man's Land, Innerka, coś tam, dobra, tego owego. Ciężkie się wylosowało, oj, ajajaj, byłem tu dwa razy. To jest pomnik, który może być związany z kultem. W białym sadzie jest ten kult. To może być tam pomnik, bo tam coś jest właśnie związane z Katrioną i w ogóle taki pomnik jakiegoś boga, tam Katriony, coś takiego. A jednocześnie może być to też pomnik Meluzyny, bo bardzo podobny możemy znaleźć na Skellige. Cholera jasna. To jest gdzieś tutaj, nie? To jest to? No dziki byłby to strzał. Dziki byłby to strzał, nie będę ukrywać.
Czemu to jest w ogóle tyle ludzi zabitych? Jak ja tam byłem, to nie było tyle ludzi. Tu ktoś strzał na ten wspomnik? Co tu się wydarzyło? Nie, jak tam byłem, to tam w ogóle ludzi nie było zabitych. Ciężko będzie o lepszy strzał. Chociaż tu są góry. Dobra, ciężko. Dobra, wiecie co? Ja sądziłem, że ten Wiedźmin będzie ciężki. A ja takie strzały walę. Niesamowite to jest. To jest po prostu, że jestem z siebie dumny, nie? Że tak mi to wychodzi. No tu jesteśmy mniej więcej tutaj. Coś takiego. No i ciężkie. I ciężkie się wylosowało. W końcu coś ciężkiego. Gdzie my, cholera jasne, jesteśmy? To jest ciężkie. To jest bardzo ciężkie. Tu jest jakaś twierdza. To jest, czy to nie jest twierdza Lugosa Szalonego? Chyba tak, bo tu widzę jego ludzi. Tak z ciekawości, czemu wołają na ciebie szalony? Dlatego. Ludzi Lugosa, także musimy znajdować się na wyspie, wydaje mi się, tej. Ale by były jaja. Ale by były jaja. Niemożliwe, że ja tak dobrze znam lore. Muszę się pomylić, to jest niemożliwe, że to jest tu. To jest, musi być tu na przykład. Nie, wiecie, aż taki dobry nie jestem, nie? Nie, tak będę strzelił dziko. Ja nie wiem, czy to jest ta wyspa. No to jest, czekajcie, to jest Ars Skellige, na którym rządzą Skelligijczycy. No, Ancrate tu rządzą. Ale Ars Skellige nie jest podzielone? Dobra, moje dwa gesty to jest tak. To jest jeden. To jest dwa. No, może być to. Trzy budynki takie. Trzy budynki. Trzy takie budynki. To jest na pewno to. Holmstein Port. Ta, trochę się pogubiłem w tym lore, ale trudno. Ważne, że zgadłem. Mapa jest k***wa gigantyczna, a Eris sobie zgaduje, jakby się nic nie działo. To jest, słuchajcie... Tu czczą dawnych bogów. Tutaj mamy też misję obrońca wiary. Tylko na mapie? Na mapie już będzie gorzej, będzie bardzo źle. Pierwsza chyba wywrotka. Ale to by był dziki strzał. Ale to by był dziki strzał. Jakbym tak pa i pa. No, to by było dobre. Co? Lecimy z tym? Dziki strzał? Nawet jeżeli to sknocę, to był tak szybki strzał. Pa, pa, pa. Testa lokalizę. Boom. Że jak nawet jak nie trafię, to powiecie, dobra. A jak trafię... Co jest? Jaki ja k***a jestem to dobry? Co jest grane w ogóle? Patrzcie na tą mapę! Patrzcie na tą mapę! Czajcie, że ja zgadłem, a to już w ogóle to zgadłem tutaj na tym wybrzeżu, to już było chore, nie? That's crazy! Wiecie co? Często piszecie mi, że na przykład mam dużą, że na pewno mam dużą wiedzę z Wiedźmina. Ja tak jakoś też nie uważam, że mam jakąś dużą wiedzę z Wiedźmina i sądziłem, że w ogóle z mapy to też nie mam wiedzy, bo ja ani nie czyściłem nigdy znaczników, ani nic. To jest all maps po prostu, nie? Cały świat Wiedźmina, może być wszędzie. Niesamowite to jest, że ja to zgadłem. No to po stówkę, to jest Skellige. To jest Skellige. To jest Skellige i to może być ciężko. To może być bardzo ciężko, to jest gdzieś w górach. To jest tu. Jakbym to trafił teraz. Nie, zaraz klikam confirm, nie? Dole. Yo! Yo, that's insane. Jezu, się nazarejski. Co to w ogóle ze strzał? Wiecie, wy się dziwicie, wy pewnie siedzicie i mówicie tak. No, widziałem od początku. A ponadto myślałem, że będziesz miał 100%, a masz tylko 97% na poprzednim. I pewnie tak napiszecie w komentarzach. Tutaj biały sad skaszaniony został. Ale te strzały są niesamowite. No ja się w ogóle nie spodziewałem, że coś takiego będę tutaj odpieprzał. To jest właśnie siedziba Lugosa Szalonego. Problem jest tylko taki, że ja nie wiem, gdzie przybywa Lugos Szalony. Czy to jest to miejsce, co my byliśmy przed chwilą? Czy to jest ta siedziba Lugosa Szalonego? Czy siedziba Lugosa Szalonego znajduje się tutaj? Ale mamy tu jakieś takie, czekajcie, no możemy to trochę na logikę wsiąść. Mamy tu taki zameczek, mamy jakieś takie wieże, także te pewnie wieże, one też na mapie będą zaznaczone.
No i tu są, widzicie? Są takie wieże. Tu nie ma żadnych takich wieży, więc to nawet nie jest zamek. Ale to? Nie, to też nie, czy jesteśmy tutaj. That's crazy. Okej. Okay. Tu już k***a zaraz kontrast mi kolory w ogóle. Na czarno w ogóle pomalujcie ekran, czy coś widział. Nawet nie wiem, co tu się dzieje. Nie no, nawet nie wiem, czy to jest na Skellig, eh? To wygląda, jakby to gdzieś miało być w tych rejonach. Jest tu jakiś tartaczek. Ciężkie, ciężkie, bardzo ciężkie. To jakiś taki wodny tartaczek. Brak wody, bo brak wody. Gdzieś w lesie jakieś... Ciężkie, to może być to, a może być to? Tu raczej nie, bo tutaj mało lasów jest. Czy wątpię? To takie podziurawione, to też nie. No to musi być któreś z tych dwóch miejsc, co zaznaczyłem. No to musi być tutaj. Przepraszam, masz mikrofon oplułem. Jo! Ja, to easy. Give me k***a drzewo, albo daj mi... Następny odcinek to chyba nie patrzę w monitor i odjaduję lokalizację z Wiedźmina. Yo! That's insane. That's insane. It's crazy. No. To jest ciężkie, to jest ciężkie. A przy bagnach... Przy bagnach jakaś wieś. Tam się coś zadziało. A, to jest wieś, gdzie mamy questa. No i widzisz, czyli tam byłem na pewno. To taki ukryty quest. Czyli przy bagnach, bagna są tu. Przy bagnach i mamy questa. Czy to może być ta lokalizacja? Nie wiem, ciężko. No to akurat nie będzie taki hop-siup sobie strzelić w sumie. Bo nie wiem, z której strony bagien jesteśmy. Tutaj? O, może być, tylko w takim wypadku musiałbym mieć za sobą jakąś wioskę. A za sobą ja mam k***a bagna. Bagno! Może to jest pierwsza moja wywrotka. No dróżkę na wprost widzę. To tu? Bez sensu trochę. Bez sensu, bo to jest zaraz przy bagnach. Tu? No nie. Tu? No też nie. Może? Nie, to musi być gdzieś przy bagnach. To musi być bardzo blisko bagien. Zobaczcie, tu już są podmokłe tereny, od razu są bagna. My jesteśmy gdzieś po... niedaleko morza, czyli jesteśmy... Wydaje mi się, no, może nie tak niedaleko, ale... Trochę zagwózdki mam, nie będę ukrywać. Nie będę tutaj hojraczyć, że taki szewny jestem. No tu jest woda. Nie wiem, gdzieś tu musimy być, nie? Ale to jest bez sensu, bo ja musiałbym widzieć tą wioskę tutaj, bo to jest na wzgórzach. Bez sensu. Może tu w tej wiosce? Nie, no też bez sensu. Żadna k***a lokalizacja mi nie pasuje, nie? Słuchajcie, no żadna lokalizacja mi nie pasuje, żadna. To musi być gdzieś z którejś z tych wiosek i jakbym miał strzelać, powiedziałbym, że to, ale nie pasuje mi ta lokalizacja. Po prostu mi ona, kurde, nie pasuje. Wow. Wow. No, coś mi tu k***a nie gra, nie? W sensie... Tutaj? I gdzie tam niby, gdzie tu niby są bagna, jak to jest przecież miliard kilometrów od tego. Zobaczcie, ile tu jest od tych bagien. To jest mnóstwo. To jest k***a ogromna płość terenu po prostu, jakbyś cały Oxenfurt dał tutaj i tu dopiero są bagna. Przecież Oxenfurt od tej ostatniej strony do ostatniej jest gigantyczny. Samo to nie jest aż takie duże, ale jak sobie ostatnie wyjaśniać, niemożliwe. Niemożliwe, nie rozumiem, jakim cudem tu są bagna. To są bagna? Ciężko. Ciężko, powiem wam szczerze, nie zgadłbym tego ni bu ja. Trudno. Trudno się mówi. Nie udało się zgadnąć. Albo to w ogóle robimy na... Aha, czy jak nie trafisz, to ci zabiera guesses remaining. Dobra. To jest jaskinia, zaraz przy takiej plaży, gdzie kiedyś nagrywałem odcinek Najlepsza modyfikacja, który dodawał taką modyfikację, że z pierwszej perspektywy się patrzyło na Wiedźmina. Fajny, fajny modzik. Na mapie już ciężej, gdzie to jest. No gdzieś tutaj, nie? Nie wiem, tak szczerze, jeszcze szczerze, jak już jedno nie trafiłem, to już mi się kurwa odechciało grać w tą grę, nie? Nie będę gadać, nie będę wam kłamać, nie?
już po prostu poczułem porażkę i you know, już mi się nie chce, nie? Nie, tutaj, coś takiego, nie? To już było, to jest Biały Sad, to było... Tutaj? Nie tutaj. Nowigrad. Haha, perła. Z której z tych wejść? Tylko po prawej stronie mam jakieś domki, a tu nie mam. Czy może to? No, prawie. I tak oto. I tak dzisiaj kończymy dzisiejszy odcinek, bo to nie o to chodzi, żebym ja po prostu w nieskończoność tutaj grał. W każdej chwili możecie sobie pobrać, przetestowałem, jak widać na razie wszystkie siano jest na koncie. Czy mi skrałem jutro, to już jest zależne od autora, czy będzie miał taką zachciankę. Natomiast na razie nie miał, wszystko działa, można sobie pograć, można sobie kliknąć All Maps i można wybierać. Nie ma pewnie jakiejś dużej ilości tych miejsc, aczkolwiek z tego co widzę, no one się jakoś nie powtarzają za często. Już mamy nowe miejsce w jakimś białym sadzie. Kolejne nowe miejsce w białym sadzie, widzicie, wcześniej go nie było. Kolejne, nie, to akurat mieliśmy. No, ale tam to było nowe, to jest nowe. No jest tu sporo rzeczy, to jest wersja, o ile się nie mylę, 1.0 wydana rok temu. Także od roku się nic nie działo. Możecie pobrać, możecie zalajkować ten film. Możecie też napisać coś po angielsku ładnie, bo zgaduję, że autor modyfikacji, autor tej całej gry, bo to jest cały plik w ogóle, tak? To jest cała osobna gra. Nie jest Polakiem, także możecie mu napisać na przykład thank you, very nice. Very nice! High five! Coś możecie mu napisać ładnego, może Rusy Dubsko i pododaję jeszcze różne nowe rzeczy, bo na razie z Play to mamy tylko Skellige, Velen, Novigrad, White Orchard i może ewentualnie jest jakieś dodatkowe na All Maps, może gdzieś tam jesteśmy w stanie wyłapać jedną mapę tu sam. Także są podstawy do tego, żeby rozwijać tą gierkę i wydaje mi się całkiem spoko. Fajnie by było, jakby to było online i były też oczywiście rankingi, że każdy by mógł sobie zgadywać. Myślę, że byłbym w to lepszy niż w Cyberpunka, a jeżeli nie widzieliście GeoGuessera z Cyberpunka, to polecam kliknąć na materiały, które znajdują się w opisie, a my widzimy się klasycznie za kilka dni. Dziękuję Verufix za wsparcie, serduszko dla ciebie, drugi albo trzeci miesiąc, dzięki wariacie. Zapraszam na najlepszy wiedźmiński, fanowski, cyberpunkowy, największy Discord na świecie, wielka redaja. Pa, pa. Widzimy się niebawem. Do zobaczenia.